Dzisiejszy fragment Dziejów Apostolskich jest takim paralelnym ukazaniem wydarzeń jakby w dwóch różnych światach. Z jednej strony to, co się dzieje w Kościele, prześladowanym przez Saula. Z drugiej strony właśnie w jego życiu. W jaki sposób on to czyni. Jak nastaje, jak także szuka listów polecających, jak udaje się w ślad za tymi, którzy z powodu prześladowania opuścili Jerozolimę. Równocześnie pokazany jest Kościół, który dzieli się. Jedni zostają w Jerozolimie, drudzy opuszczają Jerozolimę, ale od razu jest powiedziane, że w drodze głoszą Słowo Boże, doprowadzając kolejnych do przyjęcia wiary w Jezusa Chrystusa. Te równoległe wydarzenia prowadzą do tego, że te prześladowania ze strony Szawła sprawiają, że Kościół rozwija się jeszcze bardziej posuwa się, a wobec tego także posuwa się prześladowanie ze strony Szawła. Najpierw udaje się do pewnie miejscowości bliżej położonych, do Samarii, a wreszcie Dzieje Apostolskie ukazują go już w innej części zupełnie, pod Damaszkiem. Pewnie byłby dalej podążał aż do Antiochii Syryjskiej, bo to jeszcze dalej niż Damaszek, ale tam właśnie spotka go Pan i zawróci z tej drogi, którą zmierzał. To bardzo pouczające jest zestawienie tych dwóch paralelnych wydarzeń. Prześladowcy, prześladowań, wielkiego pomysłu i przemyślności i wielkiej żarliwości ze strony Szawła, jak to wszystko obraca się dla dobra Ewangelii. Bo przecież być może by nadal nie wyruszyli z Jerozolimy ci, którzy zadowalali się tym głoszeniem na miejscu, gdyby nie prześladowanie wywołane przez Szawła, gdyby nie opuszczenie Jerozolimy i głoszenie po drodze. Takie są też drogi Bożego działania, nieprzewidziane przez człowieka, bo człowiek może uczestniczyć w zamiarach Bożych, bardzo nieświadomy tego, w czym uczestniczy, po czyjej stronie stoi i do czego zmierza i jakie skutki wywołuje. Nam pozostaje modlitwa o tą opatrzność Bożą, żeby te wszystkie wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu, obracały się na naszą korzyść. Dla dobra Kościoła, dla dobra zbawienia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech